Witam wszystkich serdecznie. Taki odcinek dodatkowy. Będziemy naprawiać stację lutowniczą, a bardziej mówiąc spalnik. Solder. I teoretycznie powinno się nam tutaj to grzać, ale się nie grzeje. Widać, że jak poruszam, to albo łapie, albo nie łapie. Kiedyś stwierdziłem, że kabel jest uwalony. I tak to niestety jest. Kabel jest uwalony. Mamy na wyższą temperaturę. I po prostu w zależności, czy ruszę, czy nie ruszę, działa albo nie działa. Więc niestety... Widać, powinno grzać, nic nie grzeje, umie dotykać. No i randomowo działa bądź nie działa. Więc bierzemy się za naprawę. Potrzebuję naprawić to, bo będę tutaj lutować przy tych elementach SMD. A zwykły grot, jak bardzo go kocham, niestety nie jest w stanie tego ogarnąć, więc lecimy z tematem. Mam rozłączone od urządzenia, bezpieczeństwo przede wszystkim. Przez chwilkę zaczęło grzać, więc jest troszeczkę ciepłe. Z tego co pamiętam, to się tutaj odkręcało z przodu. No i mamy tutaj element grzewczy. Tak wygląda, powiedzmy, grot. Ale to jeszcze chyba nie daje nam, albo daje nam dostęp. I teraz nie wiem, gdzie będzie uwalony kabel. Tu mamy model. Teoretycznie bym mógł zamówić nowe, no ale nie na tym kanale. Na tym kanale naprawiamy, a nie kupujemy. Więc obstawiam, jeżeli gdzieś to było tu. To mi się łamało tu. Bym musiał sobie wziąć marker. Wezmę sobie marker. Zaznaczę sobie, że gdzieś tutaj się to łamie. Sobie to przewiniemy dalej. To są chyba gołe żyły, nie. To jest wszystko w jednej takiej monożyle, nazwijmy to tak. Przepraszam za pociąganie nosa, ale ostatnio troszeczkę się zdrowotnie zaniedbałem. Też taka pogoda i troszeczkę więcej szarpałem niż powinienem. Dlatego teraz takie mniejsze tematy, lżejsze nazwijmy to tak, żeby troszeczkę zdrowotnie się ogarnąć. I stary sposób, po prostu będziemy ciągnąć za żyłę, za czarną, czerwoną, białą i teraz tą ostatnią, to będzie niebieska. I żadna żyła się nie poddała, więc stawiam, że gdzieś tutaj to będzie uwalone. Musimy sobie to przesunąć jeszcze dalej. Ja sobie chyba zrobię zdjęcie, jak to jest dokładnie poskładane, albo sobie zrobimy opisówkę, bo i tak chyba bez lutowania się nie obejdzie. Więc biorę się za zrobienie opisu i lecimy dalej. Opis zrobiony markerem. Zrobiliśmy sobie red, blue, green and white. Czyli mamy wszystkie kolory poopisywane przewodu. Szybko sobie to rozlutujemy. Jak to by było, żeby lutownicę naprawić, trzeba drugą lutownicę. Troszkę dużo cyny. To się mówi, ja to robię na spontana. Za bardzo planu nie było, jak to zrobić. Wszystko wychodzi w trakcie. Ale myślę, że może się to komuś przydać. No tutaj też głównie naprawiamy, nie kupujemy nowe. Dlatego pierwotny wydźwięk brzmi Scraptech. W sumie to nie jest Scrap. Stacja lutownicza za dużo na siebie nie narobiła, a już się kabelek popsuł. Albo z mojego nieumiejętnego
korzystania, albo po prostu tak to było zbudowane. Tutaj chyba coś jest ostro nawalone tej cyny, bo to się nie chce wydobyć. Jest to mocno. Ok, poszło. I tak będziemy to wszystko skracać. I teraz zobaczymy dokładnie o ile. Jeszcze będę musiał tutaj to odlutować. Tego mówię, aha. Jeszcze grot mi zaczyna tutaj robić fajerwerki. Akurat teraz, jak to się mówi. Dobra, bierzemy. Robimy prowizorkę. To się mówi jak na live'ie. Już któryś raz z rzędu mi grot walnął w trakcie robienia filmu. Jakbyście byli zainteresowani, to mogę zrobić film, jak robię groty. Tylko, że muszę tutaj ten izolator wsadzić, bo niestety już tutaj nieraz kolega, jeden widz powiedział, jakby to można było naprawić. Dziękuję za to. Ale niestety jeszcze nie zdążyłem użyć w praktyce tej porady. Niestety są rzeczy ważne i ważniejsze. Ale na razie lutownica daje rady tak jak jest. Ok, wyciągamy wszystko, demontujemy i teraz sobie robimy zestawienie i to gdzieś jest ten kabel złamany, gdzieś tu. Znając życie tutaj na ujściu, więc byśmy musieli go ciachnąć gdzieś tutaj. Tutaj sobie go gdzieś ciachniemy, albo sobie zrobimy jeszcze przemierzenie. Przemierzenie będzie lepsze. Będziemy ruszać. Za dużo tego kabla nie ma, a nie chcę za bardzo też. Nie chcę też za bardzo przesadzić z cięciem. Teraz nie wiem, który pin jest od czego, dlatego będziemy szukać po kolei. Z szansą, ok, biały jest ten. Lecimy jeden dalej, to jest jeden z tych na pewno. Ok, biały, zielony, czyli te dwa nas będą interesowały najbardziej. Stawiam, że to będzie czarny. Dobrze. I tutaj będzie albo niebieski, albo czerwony. Niebieski, czyli prawdopodobnie mamy uszkodzony czerwony. Nie o dziwo, wszystko działa. O. Teraz jest wielkie zasadnicze pytanie, co jest uszkodzone? Bo jeszcze może być uszkodzone coś tutaj na samej grzałce. Element grzewczy raczej nie będzie uszkodzony. No tutaj jest też czujnik temperatury. Nie zobaczymy, czy może czujnik temperatury nie szwankuje. Albo po prostu lód był słaby już. Pomierzę i lecimy dalej. Chwileczka później poskładałem to wszystko z powrotem i założyłem część grotu, żeby było w miarę bezpiecznie. W tym momencie też bym chciał zaznaczyć, że to nie jest instruktaż. Dobra, wsadzamy do prądu. Zobaczymy, co się będzie działo. Na razie nic. Dopiero jak tutaj odpalę i świeci. Teraz pytanie, czy jak będę ruszał kablem, czy się coś będzie działo? Nic się nie dzieje, czyli co? Obstawiamy, że tu się to uszkodziło gdzieś na płycie. To my niższą temperaturę. Przepraszam. Niższą temperaturę i chyba będzie działać. Damy wyższą.
i reaguje. Bo dogrzewa sobie, damy wyższą, jest cały czas ciepłe, damy niższą i powinien się wystudzić. Quick fix prawdopodobnie, że tutaj to było takie dość luźnawe, te styki się wyluzowały i nie przewodziło. Zobaczymy, jak będę naprawiał, no nie naprawiał, tylko będę przerabiał te gniazdko, to jest gniazdko nam już znane. Tyle z niego zostało. Gniazdko jest przerabiane pod 12 albo 24 V. No to na razie wygląda, że działa. Dobra. W takim bądź razie, jakby coś się działo, to dziękuję. Łapka w górę, jak się coś przyda na przyszłość. Komentarz wskazany. A o subskrypcji to nawet nie wspominam. Trzymajcie się wszyscy. Przede wszystkim w zdrowiu. To na razie. Cześć.